Cześć, witajcie ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę ściągał pokrywę od zapłonu z tej mojej srebrnej MZ-ki, bo gdzieś widzę, że tam przecieka. Zobacz, diagnozujemy, gdzie to przecieka. Czy to przecieka czujnikiem luzu, czy może spod zębatki tutaj zdawczej. Zaraz zobaczymy. Zapraszam Was do oglądania. Ale zanim się do tego zabierzemy, to będę składał dwa regały. Zakupiłem takie dwa regały na eBayu, 35 euro, tak żeby tutaj te części, które są jeszcze tam w tych skrzyniach, mogły spokojnie na tym regale znaleźć swoje miejsce. Mam jeszcze koła zimo już letnie pozmieniane od samochodów. Mam dzisiaj pomocnika. Cześć. Olivier. No a tu są te regały, więc mam nadzieję, że je szybko złożę. To są tutaj dwie sztuki. Tak jak tamte widzicie, dokładnie takie same, więc zaraz wyprowadzę tutaj, chyba że nam tutaj starczy miejsca, może tu nam starczy miejsca, tylko te koła cofniemy i złożymy koła i później będę tutaj demontował pokrywę i będziemy szukać, którędy to tam przecieka. Tutaj z tej też, jak widzicie, to cieknie, ale cieknie korkiem spustowym, bo ostatnio... Co ja robiłem? Aha, sprawdzałem, czy są jakieś opiłki. No i oczywiście, jak już raz odkręcicie, ta podkładka miedziana, która jest na korku spustowym, już się nie nadaje do drugiego ponownego założenia, więc zobaczę. Może spuszczę jeszcze raz ten olej i po prostu ją wyżarzę, tak jak się to kiedyś robiło, bo nie mam w tej chwili nowej podkładki i może będzie trzymać, a jak nie, to będziemy myśleć, co dalej. To nie jest w tej chwili priorytetem, nie mam też za dużo czasu, bo już też pogoda nie sprzyja, już u nas się zaczęły robić chłodne dni, więc a jeszcze nie chcę grzać, a pokażę Wam, co kupiłem, ale to Wam później pokażę. Dobra, bierzemy się z Oliwierem za składanie tych regałów. Regały, jak widzicie, są złożone, brakuje tylko tutaj płyt, ale to płyty włożymy na samutkim końcu. Teraz muszę tutaj wziąć i wyprowadzić motocykle, żeby tu było trochę luźniej, przestrzeniej. No i tam będziemy te regały ustawiać. Wystawiamy motocykle teraz na zewnątrz. No i motocykle wyprowadziliśmy, korzystając z okazji. Odpaliłem. Więc sobie trochę pochodzi. Troszkę popukają, a my nie tracąc czasu wstawiamy te regały, bo sobota, nie wyrobimy się dzisiaj z tym wszystkim tak, abyśmy chcieli. No i mniej więcej tak to wygląda, jak poukładaliśmy. Część jeszcze tam jest w skrzyniach na dole, no ale mniej więcej mamy posegregowane. Lampy przednie, kierunkowskazy, wszystko na jednej półce. Tutaj mam skrzynię biegów z dwie albo trzy
Tam mam sprzęgło. Tutaj mam cały silnik. Ten silnik będzie cały remontowany. No już dzisiaj niestety nie dam rady zajrzeć do tych przecieków, bo już musimy jechać, bo mam jeszcze dzisiaj coś do załatwienia na mieście, ale wezmę i przyjadę jutro i na spokojnie już będę mógł się skupić na tym, bez kręcania regałów, żeby zajrzeć, skąd tutaj ten olej nam kapie. No i mamy nowy dzień. Wczoraj nie dokończyłem tego, co planowałem. Dzisiaj, korzystając z okazji, że jest jeszcze w miarę fajna pogoda, chociaż zapowiadałem deszcz, odkręcimy zaraz tutaj tą pokrywę i tak jak wam wczoraj mówiłem, zobaczymy, co tu jest grane, którędy tam ten olej się gdzieś wyciska, czy to uszczelniaczem, czy może czujnikiem luzu, bo często jest właśnie tak, że czujnikiem luzu. Tu mam taki stołek. Przy okazji pokażę wam, kupiłem sobie wczoraj taką opalarkę, bo też będę tutaj chciał oderwać te naklejki, bo są przylepione trochę za wysoko i mam nowe naklejki, przylepić je tutaj tak jak powinny być, więc troszkę będę musiał podgrzać, żeby ta naklejka się po prostu odlepiła. No i tyle. Dobra, zabieramy się do roboty, nie będziemy już przeciągać. Włączam timelapsa i odkręcam. No i tak jak przypuszczałem, słuchajcie, wygląda na to, że tutaj delikatnie się poci przy czujniku luzu. Jak możecie zobaczyć, postaram się to jeszcze troszkę dokręcić minimalnie, tak oczywiście, żeby nie zerwać, bo tutaj mamy czujnik jest plastikowy, więc trzeba uważać. Ostatnio łańcuch nasmarowałem, widzę, że jeśli chodzi o nasmarowanie, to jest ok. Ale coś tu się trochę brudu nazbierało. No dobra, no słuchajcie, będziemy tu tutaj próbowali dociągnąć troszeczkę i zobaczymy, czy to coś da, czy nie da. Czy może będzie trzeba go wykręcić i kręcić może na teflon. Dajcie znać w komentarzach, czy robiliście tak kiedyś, czy nie. Ja wam przyznam się szczerze, że w tej mojej niebieskiej TSC zrobiłem tak, po prostu wykręciłem ten czujnik i wkręciłem na teflon, no i był spokój. Zobaczymy jak długo, ale dosyć gadania, dokręcamy. Powiem wam szczerze, że poszło tak ze 3 mm jeszcze, dokręciłem przed chwilą, nie wiem czy już to tak zostawić, bo nie chciałbym zrobić więcej sobie kłopotu niż to wszystko warte. Czy jeszcze odrobinkę? O, już w sumie więcej nawet nie idzie. Więc chyba pozostanie to tak zostawić i mieć nadzieję, że nic tu więcej się nie będzie tędy wydostawać. Zerknijmy jeszcze pod spód. No ewidentnie skorka niby nie leci. Też tutaj ostatnio dokręciłem. Chociaż może. Też słuchajcie, ostatnio w sumie przez 2 tygodnie zrobiłem chyba z nią 1000 km.
pod mamizetką. Więc też miało prawo coś się poluzować. Spróbuję to jeszcze tutaj dociągnąć. Śrubę spustową. Śrubę tam zabezpieczenie od skrzyni biegów. No i zobaczymy, czy to coś da, czy nie da. Się okaże. Śruby pod spodem, czyli korek spustowy oleju i korek zabezpieczający skrzynię, wyglądają, że są dociągnięte na maksa, więc tam już to zostawię. No prawdopodobnie tutaj, wiecie, podczas jazdy olej tu się sączył, z tego tytułu, że tu nie ma żadnej podkładki, żadnej uszczelki, to po prostu gdzieś to tam się wyciekało podczas jazdy. No i miejmy nadzieję, że już będzie teraz ok. Pogoda trochę jest średnia, bo chciałem też jechać już i zrobić, umyć po prostu ten motocykl na gotowo na zimę, bo już raczej dłuższych tras tutaj nigdzie nie będzie jeżdżone, bo już teraz temperatury u nas w granicach 7-6 stopni, więc nikt się tutaj nie będzie z tym, że tak powiem, tarabanił i jeździł po to, żeby jeździć poubierany od stóp do głów, bo mało przyjemne. Aczkolwiek, jak widzicie, troszkę było nią jeżdżone w deszczu. Fajnie by było to wszystko umyć. No ale dobra, to już mamy tutaj zrobione. Postaram się podgrzać te naklejki i je odkleić. Miejmy nadzieję, że zejdą bez problemu, i nakleić je we właściwym miejscu, czyli tutaj na środku, tak jak powinny być. Powiem wam ciekawostkę. Kupiłem tą opalarkę, żeby tutaj podgrzać tą naklejkę, żeby ją zerwać, tak jak wam wcześniej mówiłem. No i podłączyłem tutaj na tym białym przedłużaczu tutaj do kontaktu. No i opalarka w ogóle nie grzała, po prostu obrotu w ogóle nie miała, mówię, czy zepsuta, czy coś. A się okazało, że jak podłączyłem na krótko, to włączając tutaj, podłączając opalarkę i włączając, zapalało się to światło, zaczęło jarzyć. Czyli gdzieś tutaj jest coś źle podłączone, dopiero poprowadziłem kable stamtąd, jak widzicie, i dopiero opalarka zaczęła działać prawidłowo, więc biorę się do odklejania tych nalepek. No i powiem wam, że to nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Boję się trochę tutaj grzać tą opalarką za mocno, bo jest w zbiorniku paliwo. Chyba będę musiał jednak w pierwszej kolejności spuścić to paliwo i wtedy dopiero wziąć i będę mógł sobie pozwolić, jak nie będzie paliwa, zostawię trochę otwarty, żeby odparowało wszystko i dopiero podgrzeję i odkleję te nalepki. Może tutaj w tym czasie zrobię. No tutaj boję się. Jest są opary, wiecie, jak to później może się skończyć. A przede wszystkim bezpieczeństwo i ostrożność, a nie robić po, wiecie, na szybko, bo to jest niedobre i ostatnią rzeczą, którą należy robić. Także postaram się teraz odkleić. Nie będę włączał już timelapsa. Zobaczycie, czy się uda, czy się nie uda. Więc tak, powiem wam, że kicha. Odkleję tą nalepkę. Widzicie, że jest tak przyklejona nie za bardzo, ale już wam mówię, o co chodzi. Podgrzałem ją, odkleiłem i tak jak przychodzi naklep, tak jak była nalepka czy naklejka, jak zwał, tak zwał, był próg wyczuwalny, czyli można powiedzieć, że tak jakby był lakier bezbarwny położony po przyklejeniu nalepki, co jest chyba wręcz niemożliwe. Muszę, żeby to zniwelować, musiałbym zmatować i wypolerować na nowo tą pokrywę. I tak samo pewnie będzie ze zbiornikiem. Zobaczymy, zapytam się właściciela, od którego to kupiłem,
jak on to tutaj naklejał. Czy to naklejał tak, jak ja myślę, no to by było bez sensu całkowicie. No ale te nalepki, no muszą. Ta jeszcze może zostać, ale ta musi iść tutaj niżej. Musi być po prostu na środku. No bo tak nie wychodziło to w oryginale. Więc nic z tym dzisiaj nie zrobię. No ale mam nadzieję, że już tutaj nie będzie przeciekało, nie będzie przecieków z tego. Zobaczymy. Postawimy motocykl, odpalimy, niech trochę pochodzi. No i jak przyjadę następnym razem do garażu, to się okaże, czy coś nakapało świeżego, czy jest spokój, jest cisza. Nie wiem, czy uda się dzisiaj pojechać i go umyć, czy nie. Się okaże, bo pogoda jest niepewna. Jeżeli pojadę umyć, to wrzucę wam krótkiego timelapsa z tej drogi do myjni. Tutaj mam około 20 km. Się okaże, ale na spokojnie. W razie gdyby nie było, to kończymy na tym ten odcinek. A w następnym odcinku postaram się uruchomić tą zieloną. Przełożymy akumulator z tej i postaramy się ją odpalić, zalać olejem, żeby stała tutaj w okresie zimowym już zalana olejem. Także trzymajcie się, pozdrowionka, cześć.